Następna sesja 24 września, chyba że coś będzie wcześniej. Będzie coś wcześniej? Nie, ale 24. Tak, dlaczego? Dlaczego? Nie, podejdźcie ten termin. Nie, 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 proszę Państwa, zrobiliśmy wakacje teraz, wakacje, kiedy mamy jeszcze teraz przerwę, niektórzy wyjeżdżają, z tym co wiem. Sesja Rady Miasta zaczyna się, proszę Państwa, końcem, może będą jeszcze jakieś zmiany. Teraz nie mamy żadnego terminarza, bo potem trzeba będzie prawdopodobnie zrobić dwie sesje jeszcze przy przesunięciu ewentualnie jakichś środków i przy zadaniach priorytetowych. Będzie szansa na to, że jak się pojawią, na razie ani nie mamy wielkości budżetu, ani nie mamy 20 września, tak? I 20 i 4 dni. Proszę Państwa, może to jest tak. Ja Państwu przekazałem informacje, te, które mamy udostępnione odnośnie realizacji budżetu. Ja myślę, że jesteśmy zmęczeni, bo jest już po 11. Te wolne wnioski, chyba że Pan coś bardzo jakoś rzeźnie cierpiący wnioska, no darowalibyśmy sobie. Dyżury radnych, dyżury członków zarządu wrócimy już po urlopach, jeszcze wiem, że tam przyjeżdżamy, także będziemy już kontynuować. Odbiory, prosiłbym bardzo tylko, że jak są problemy, żebyście jak ktoś nie da rady, albo coś się dzieje, żeby zgłaszać, żebyśmy po prostu te osoby następne wyznaczali, prosili. Ja dziękuję bardzo Państwu za aha, proszę Państwa, nie, no to nie ma przeprowadzenia. Zaczął ją na okres wakacyjny, uprzejmie Państwa informuję, że wykorzystali jeden na wniosek na komisję mieszkaniową, jeden wniosek zaopiniowaliśmy mieszkaniowy po konsultacji z członkami komisji mieszkaniowej. Janusz był na moje zadanie będzie. Uchwałę Rady trzeba spotkać się z Panem Czajkowskim, dlatego że jak te zadania, co są na uchwałę, będą realizowane. Panie Jacku, a ja...